Kościół to nasz wspólny dom, zbudowany na skalę ręką Twą. I nawet kiedy przyjdziesz to, bo się nie zachwiej, umacniasz go. Kościół to nasz wspólny dom, zbudowany na skalę ręką Twą. I nawet kiedy przyjdziesz to, bo się nie zachwiej, umacniasz go. Rozpoczynamy 43. kielecką pierwszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Dla wielu z nas będzie to dobra okazja, by sprawdzić, na jakim etapie naszej drogi wiary jesteśmy. Oczywiście głównym celem pielgrzymowania na Jasną Górę nie jest tylko zaliczanie kolejnych kilometrów, podziwianie mijanego krajobrazu, no ale właśnie pielgrzymka to niejako rodzaj ćwiczeń religijnych, ma być czasem głębszego poszukiwania relacji z Panem Bogiem. Być może będzie to też dla nas okazja do oderwania się od jakiejś pewnej byle jakości w sprawach naszej wiary. I ufamy, że tegoroczne konferencje pomogą uczynić nam kolejny krok na drodze naszej wiary i być może chociaż w takim niewielkim stopniu przyczynią się do osobistego spotkania Boga. Dlatego cóż, no właśnie pierwszego dnia już warto rozpocząć nasze rozważania od Chrztu Świętego, przez który właśnie wchodzimy do życia Bożego. Tak jak wspomniałem, te konferencje będą miłe w odbioru i że chociaż w niewielkim stopniu gdzieś pogłębią tą naszą relację z Panem Bogiem. Rozpoczynając, zajrzyjmy do podstawy, jakim jest katechizm Kościoła katolickiego. Według katechizmu chrzest nazywamy darem, ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą. Łaską, ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili. Chrztem, ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie. Namaszczeniem, ponieważ jest święty i królewski, a królów się namaszcza, co możemy też i wywnioskować ze Starego Testamentu. Oświeceniem, ponieważ jest jaśniejącym światłem. Szatą, ponieważ zakrywa nasz wstyd. Obmyciem, ponieważ oczyszcza. W końcu pieczęcią, ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Pana Boga. No właśnie, idziemy drogą wiary już od samego początku naszego życia. Najpierw wiara naszych rodziców, którzy dali nam nie tylko życie, ale przede wszystkim poprosili Kościół o chrzest dla nas. A więc chrzest ma zasadnicze znaczenie, bo otwiera nam sakramentalnie człowieka na wieczność. Tak, i dzięki temu też możemy rozwijać potem przez całe nasze życie to tworzenie Królestwa Bożego. I z chrztem zazwyczaj kojarzymy świętego Jana Chrzciciela, no bo ochrzcił Jezusa w Jordanie. No i co dalej? Jezus poszedł w swoją stronę, Jan Chrzciciel w swoją stronę, jeden i drugi Królestwo Boże rozwijali. Ale myślę, że warto też, i to jest patron dzisiejszego dnia, znajdziemy o nim informacje w książeczce, spojrzeć na tych, którzy mieli taką duchowość Jana Chrzciciela, przez to, że rodzice dali im imię Jean-Baptiste, czy po naszemu Jan Chrzciciel. I jednym z takich był święty Jan Chrzciciel de la Salle, który założył szkoły, założył braci szkolnych. To zgromadzenie ludzi, którzy tworzyli szkoły dla biednych. Pierwszy, który wprowadził w Europie bezpłatne szkolnictwo, a równocześnie dbał o to, żeby te szkoły były dostosowane do typu ludzi. Podstawowe, wieczorowe, świąteczne, codzienne, zawodowe, średnie. A co najlepsze, no to jest przełom XVII-XVIII wieku, zabronił kar fizycznych, a o moralnych karach mówił, że trzeba je stosować minimalnie. Coś, co dzisiaj dla nas jest oczywiste w XXI wieku, a wtedy cała Europa chciała go zeżreć, za przeproszeniem za to, że właśnie w ten sposób funkcjonował, ale dźwignął to szkolnictwo w bardzo dobrą stronę, taką związaną z godnością człowieka. No i tutaj mamy właśnie przykład gościa, który wykorzystał to, że jest chrześcijaninem, w dobrą stronę i ruszył pół Europy, jak nie więcej. To dokładnie, jako właśnie ochrzczeni ludzie mamy mieć świadomość tego, co się wydarzyło i też w przyszłości, jakie też ma przynieść nam chrzest owoce, bo ile razy jesteśmy świadkami chrztu,
jak to też zresztą Kościół po Soborze Watykańskim II najczęściej sprawuje w bardzo uroczysty sposób przy uczestnictwie całej wspólnoty, na której zresztą wiarę liczy. No mamy też szansę dotykać właśnie tych wszystkich symboli, które przypominają nam o naszych zadaniach, jak chociażby przypomnijmy biała szata, którą otrzymuje dziecko, oznacza świętość, oznacza nieskazitelność życia, zobowiązuje nas do życia w łasce. Zapalona od paschału świeca jest światłem Chrystusa, które przecież właśnie od momentu chrztu ma stale świecić w życiu chrześcijanina. No i właśnie, być ochrzczonym, być chrześcijaninem, być katolikiem ma też oznaczać stałą troskę o zachowanie łaski chrztu, bo to stanowi fundament wszystkiego. Przez chrzest też włączamy się w to życie sakramentalne, bo spotykamy się z Panem Bogiem miłosiernym w sakramencie pokuty. Przeżywamy w sposób szczególny Jego obecność w Eucharystii. Kształtuje w nas właśnie ten chrzest cnoty miłosierdzia, miłości, wierności prawdzie. I to również później odbija się w naszym życiu społecznym, w pracy, w kulturze, w stosunkach międzyludzkich, właśnie uczestnictwo w sakramentach. I nikt nie jest zwolniony ani własnym ja, ani ideologią, ani tym, co przemijające. Ma przede wszystkim troszczyć się o Królestwo Boże, bo chrzest jest właśnie tą bramą do życia Bożego w naszym życiu. Dokładnie, przez chrzest wchodzimy do Kościoła, który jest wspólnotą należącą do Chrystusa. Pamiętamy, jak Chrystus chociażby powiedział do świętego Piotra: na tobie zbuduję mój Kościół. Więcej, Kościół stanowi właśnie mistyczne ciało Chrystusa, którego on jest głową, a zatem też wszystkie wspólnoty kościelne, którym poświęcamy ten cykl konferencji na tegorocznej pielgrzymce, mają być wpisane właśnie w Chrystusa, w Kościół. Chrystus ma stanowić głowę. Oczywiście Duch Święty rozdziela ludziom różne charyzmaty do tworzenia ruchów, zrzeszeń, stowarzyszeń, gromadzi wiernych w tym dziele Chrystusa. No ale właśnie, różnie to bywa. No to prawda, bo zanim zaczniemy przegląd wszystkich rodzajów wspólnot, jakie mamy w diecezji, warto zastanowić się nad istotą słowa wspólnota, no czymże ona ma być. I taka myśl mi przychodzi, że w naszych czasach to tak jesteśmy trochę na takim zderzeniu się trzech rzeczy, że jest wspólnota jakiegoś współczucia i ona jest w sumie pozytywna i dobra, bo współczując potrafimy stworzyć rzeczy pożyteczne, piękne i takie, które rozwijają ludzi, a naprzeciwko niej i to jest wspólnota bezradności, gdzie nieraz to widzimy nawet w autobusie, ktoś zasłabnie, a cały autobus jedzie zapatrzony w telefony albo zamyślony we własne życie. I ta bezradność też paraliżuje nas, jest jakąś taką cechą wspólną. I wydaje mi się, że też takie tworzy się dużo wspólnot iluzorycznych, takich, w których niby to jest wspólnota, ale niekoniecznie. I jak w świecie spojrzymy, to jest tego sporo, bo są cała moda na to, żeby różnego rodzaju związki nazwać małżeństwem, no to jest udawanie małżeństwa. Czy nawet ostatnia akcja, która się przytrafiła znakomitemu profesorowi Jerzemu Bralczykowi, gdzie przypomniał o porządku rzeczywistości, że no zwierzęta jednak mają swoje nazewnictwo, a ludzie swoje. No to jest takie próba budowania wspólnoty człowieka z przyrodą czy ze zwierzętami, ale to jest udawanie, bo to nie są wspólnoty, tylko to jest jakiś model życia. Ale mamy tego. I podobnie mamy, oprócz świata, mamy podobne zjawiska w Kościele, bo są wspólnoty, które są kołem wzajemnej adoracji, czy są wspólnoty zapatrzone w lidera, w księdza, czy w siostrę, czy w świeckiego i jak on powie, to Pan Jezus nawet tak nie powie, nie? I mamy też wspólnoty przemocowe, które tworzą strukturę sekty, I niby to jest w Kościele, a wcale nie jest kościelne. Jakie lekarstwo na to mamy znaleźć?
Ja myślę, że ci charyzmatyczni założyciele wspólnot, ci kierownicy wspólnot, którzy tworzą jakąś grupę w kościele, muszą o tym pamiętać, że nie wolno gromadzić właśnie ludzi wokół siebie, bo jest to niebezpieczeństwo takie, że taka wspólnota przekształci się w sektę. I dzisiaj możemy wiele takich wspólnot właśnie zauważyć, że bardziej się gromadzą przy księdzu założycielu, niż zbliżają się do Jezusa Chrystusa. I tutaj trzeba pamiętać o tych słowach świętego Pawła, który mówi, skoro jeden mówi, ja jestem Pawła, a drugi, ja jestem Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku, kimże jest właśnie Apollos, albo kim Paweł, sługami, przez których uwierzyliście według temu, co każdy dał, co każdemu dał Pan. I tutaj ważne jest, żeby gromadzić się wokół Jezusa Chrystusa. Ten przewodnik, który prowadzi daną grupę, on musi zbliżać do Jezusa Chrystusa. Dokładnie. Myślę też, że właśnie jednomyślność wspólnot nie ma też oznaczać jakiejś jednolitości oczywiście, bo nasze wspólnoty mają przede wszystkim myśleć i widzieć jak Bóg, jak Kościół. Więc nie oznacza to oczywiście, że nagle wszystkie mają być takie same, że ich modlitwy, sposób wyrażania siebie, sposób głoszenia Ewangelii ma być taki sam. Oczywiście, że nie, mogą być to różne sposoby. Wystarczy sięgnąć po chociażby Apokalipsę świętego Jana, gdzie znajdziemy 7 listów do Kościoła i już one nawet pokazują nam... Każdy jest inny. Tak, tą różnorodność wspólnot, ale wszystkie te wspólnoty łączy jedno. Łączy je miłość do Zbawiciela. No i to, że mówi, przyjdę i potrząsnę twoim świecznikiem. Dokładnie, dlatego też warto gdzieś walczyć z taką iluzją, która pojawia się gdzieś też czasami w naszym tym życiu duchowym. Nawet właśnie poczynając od chrztu, który dzisiaj omawiamy, pozwólcie, że przytoczę wam takie zasłyszane opowiadanie, kiedy właśnie proboszcz spotyka się kiedyś z młodą parą i zachęca ich, żeby przyszli kiedyś na mszę świętą, bo to naprawdę piękne przeżycie. Oni odpowiadają, że bardzo chętnie, ale tylko wtedy dopiero przyjdą, jeśli ich dziecko podrośnie. No i kiedy chłopiec ma przystąpić do pierwszej komunii świętej, proboszcz znowu ponawia zaproszenie. No i jest odpowiedź, że właściwie chętnie, no ale nasz mały Jasiu nie chce, a my nie będziemy go przecież zmuszać. No i ten mały Jasiu, kiedy nagle przechodzi do liceum, znowu ksiądz zaprasza do kościoła i znowu jest odpowiedź, dobrze, że ksiądz o tym wspomina, że zaprasza. No i właśnie, czy nie mógłby ksiądz czegoś zrobić dla naszego syna, przecież tak łatwo dzisiaj wpaść w złe towarzystwo, a my mamy tak mało czasu, niedziela jest dla nas dniem, kiedy się możemy wyspać. No i w końcu ten mały Jasio nagle staje przed decyzją, aby wziąć ślub i w czasie uroczystości ksiądz znowu rozmawia z rodzicami, którzy mówią mu, no tak, ożenił się, właściwie to jest jeszcze tak naprawdę za młody, a młodym ludziom brakuje, proszę księdza, wiary, no ale cóż można na to poradzić. Minęło kilka lat od ślubu, ksiądz znów spotyka matkę Jasia w sklepie i właśnie ona mówi mu, że ten Jasiu złożył akt apostazji. No i mówi, proszę księdza, Kościół powinien coś z tym zrobić. Kościół powinien wziąć za to odpowiedzialność. I właśnie już ta iluzja, zobaczcie, towarzyszy nam bardzo często od początku. Wiary jak nie było, tak nie było. No, myślę, że tu kapitalną podpowiedzią jest to, co w katechizmie mamy w punkcie 375. Tam są dwie rzeczy powiedziane. Jedno, że jesteśmy przez chrzest ukonstytuowani w stanie świętości i sprawiedliwości pierwotnej, czyli że dostaliśmy tę świętość i sprawiedliwość, czyli przykazania. I druga rzecz, że chrzest nas wciąga w życie Boże. I to, co z tego opowiadania, no nie było wspólnoty życia Bożego, więc no wiara w nas rodzi się przez dwie rzeczy. Przez to, że się pilnujemy, żebyśmy byli przyzwoici i przez to, że się modlimy. Jak odrzucimy przykazania i modlitwę, to wiara ucieknie, bo jest to krucha rzecz.
Dokładnie, dostaliśmy też te gotowe narzędzia, tylko że trzeba dalej swoją wiarę też i rozwijać w swoim życiu. I tutaj rodzice na pewno mają duży wpływ, aby właśnie tą wiarę też i w dzieciach budzić. No, myślę, że też warto, mówiąc o rodzicach, powiedzieć też o rodzicach chrzestnych, którzy odgrywają bardzo ważną rolę, bynajmniej chodzi oczywiście o obdarywanie dziecka prezentami. No ale właśnie, zupełnie coś więcej, bo rodzic chrzestny w razie potrzeby ma wspierać, tak, rodziców w tym, aby dziecko doszło do wiary, wyrażało je w tą wiarę swoim życiem. Dlatego też Kościół stawia konkretne wymagania rodzicom chrzestnym. No i właśnie, nieraz słyszymy, że ktoś nie może pełnić takiej funkcji, że ktoś nie został do tego dopełniony, więc może też warto dzisiaj przypomnieć, kto może zostać ojcem, matką chrzestną. Tak, jeżeli żyje w tej wspólnocie życia Bożego iluzorycznie, czyli na przykład jest w konkubinacie albo no, po rozwodzie w nowym związku, no to już niestety, ale tutaj nie za bardzo się nadaje na chrzestnego. Stąd nie ma się co dziwić, że Kościół przebiera, no. I powie, że tylko ci, którzy w pełni uczestniczą w życiu sakramentalnym, mogą być chrzestnymi. W przeciwieństwie do świadka ślubu na przykład, który może dokładnie być osobą niewierzącą. Pamiętajmy, że to nie jest wymysł księdza, ale to właśnie sam kodeks prawa kanonicznego wskazuje, kto może pełnić funkcję rodzica chrzestnego. Przypomnijmy może, że to jest właśnie osoba, która ukończyła 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek, czy też proboszcz parafii jest zdania, że jest jakaś słuszna przyczyna, która przemawia za dopuszczeniem wyjątku. Taka osoba właśnie ma być katolikiem, nie iluzorycznym, ale prawdziwym. Osoba, która przyjęła bierzmowanie, która żyje sakramentem Eucharystii, prowadzi życie zgodne z wiarą, na którą nie jest wymierzona żadna kara kanoniczna, to i oczywiście nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest. Dlatego przypominamy, że w związku tym ojcem chrzestnym czy matką nie może być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym. To co, powoli podsumowujemy. Tak jest. Myślę, że warto przytoczyć tutaj słowa, sparafrazować słowa Jana Pawła II, który wypowiedział je podczas pielgrzymki apostolskiej do Francji. I mając na myśli upadek wiary w tym kraju, zadał wtedy Francuzom bardzo mocne pytanie. Nie wiem, czy pamiętacie. Francjo, najstarsza córo Kościoła, co zrobiłaś ze swoim chrztem? No i myślę, że to pytanie gdzieś powoli, ale też staje się aktualne i w naszym kraju. Oby któryś z następców świętego Piotra, któryś z papieży, kiedyś nie powiedział do nas: Polsko, co ty zrobiłaś ze swoim chrztem? Nie możemy dzisiaj zapominać o chrześcijańskiej tożsamości naszego narodu, no a musimy niejako podjąć na nowo ten dar chrztu świętego. Aj, aleś wyciągnął historię. Kojarzy mi się to z Francją i z Sekwaną. Kiedy wprowadzano chrześcijaństwo do Paryża, święta Genovefa podczas zarazy przemycała kupione ziarno, żeby Paryżanie wyżyli. Nomen omen, w 2024 olimpiada na Sekwanie zaczęła się wielką paradą artystyczną. To takie skojarzenie na marginesie, ale trzeba dzisiaj każdemu z nas podziękować za chrzest i za chrzestnych i prosić, żebyśmy umieli rozwijać to, żeby z tego wychodziła prawdziwa wspólnota z Bogiem i z ludźmi. Warto też zastanowić się, na ile te skutki chrztu są widoczne w naszym codziennym życiu i myślę, że pielgrzymka jest dobrą okazją, by postawić sobie te pytania, na ile właśnie utożsamiamy się z Kościołem jako ciałem Jezusa Chrystusa i dajemy świadectwo naszego życia chrześcijańskiego. Tak, kończąc, pamiętajmy właśnie o tym, abyśmy mogli powtórzyć za świętym Pawłem: teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. I ulubione słowo podczas homilii niedzielnej. Amen.